Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Krzysztof Dudek, jestem członkiem zarządu KOD Łódź. Witam Państwa na panelu Nowe zadania dla organizacji prodemokratycznej. Panel jest organizowany w ramach Igrzysk Wolności przez Komitet Obrony Demokracji, najbardziej znienawidzoną organizację przez PiS. Są tutaj przedstawiciele również innych znienawidzonych przez PiS organizacji, o czym będziemy mówić, ale zanim przejdziemy do dyskusji merytorycznej, przedstawię naszych gości według kolejności wpisanej przez organizatorów. Otóż prelegentami w dzisiejszej debacie będą pan Robert Hojda. Brawa. Pan Piotr Łopaciuk. Pani Ewa Topór-Nawarecka, pani Aleksandra Knapik-Gauza, no i oczywiście osoby, której nie trzeba przedstawiać, ale... Agnieszka Holland. Jeszcze raz. Drodzy Państwo. Jako sympatyczka wielu organizacji. Wszystkich. Drodzy Państwo, organizatorzy dali nam zadanie, żebyśmy się zastanowili nad przyszłością, ale zanim przejdziemy do tego, co planujemy i w jakiej formie chcemy nasze cele osiągać, poproszę Państwa o wypowiedzi dotyczące tych trudnych 8 lat walki z rządem autorytarnym. Chciałbym, żebyście Państwo wypowiedzieli się, co Waszym zdaniem się udało, co jest ewidentnym sukcesem, co jest naszą porażką jako organizacji prodemokratycznych i jakie z tych 8 lat wyciągnęliście wnioski co do kierunków dalszych działań. Czy my jesteśmy nadal potrzebni? Czy już powinniśmy kończyć naszą działalność i rozliczyć się finansowo i zamknąć temat, czy rzeczywiście mamy jeszcze tutaj co robić? Może zacznijmy według kolejności, którą wyczytałem. Robert Hojda, Tour de Konstytucja, jedna z najbardziej znanych inicjatyw promujących Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. I Fundacja Aktywna Demokracja przy okazji. Tak jest. Pytanie jest, można powiedzieć, bardzo proste z jednej strony, ale z drugiej strony można powiedzieć, że też jest trudne, bo jeżeli chodzi o 8 lat, które podczas rządów PiS, które są za nami, to te 8 lat na pewno nauczyły nas, mam taką nadzieję, ja przynajmniej tak widzę, w efekcie końcowym, tego, że my jako społeczeństwo obywatelskie musimy współpracować ze sobą, niezależnie od tego, kto w jakiej organizacji społecznej, obywatelskiej funkcjonuje. To na pewno jest ten plus. Przez te 8 lat też przeszliśmy przez naprawdę bardzo trudną i ciężką drogę, drogę wyrzeczeń, poświęceń, zdrowia, finansów, rodziny,
czasu własnego, pracy i tego wszystkiego, co człowiek, który kocha swój kraj i kraj, na którym mu naprawdę zależy, bez żadnych zbędnych ideologii, musi poświęcić, żeby ten kraj naprawdę, nasza Polska, żeby się rozwijała. I znam osoby, które, i tutaj zmierzam do 15 października, które dochodząc do momentu wyborów, mówię o wyborach, w którym 15 października ubiegłego roku miały miejsce, powiedziały: dość. Doszłam do mety, więcej robić nie będę. Demokracja jest w Polsce. Moje spojrzenie jest nieco inne, dlatego że tak naprawdę po tych ciężkich latach poświęcenia, wyrzeczeń, 15 października my poprzez nasze zaangażowanie również w obronie demokracji, oddając głosy w takiej niespotykanej przecież liczbie osób, które wzięły udział w wyborach, wygrywając tą demokrację, powinniśmy powiedzieć hura, nareszcie udało nam się przepchnąć te zabarykadowane drzwi i je otworzyć po to, żeby wejść teraz do tego pomieszczenia i je umeblować. A to wymaga przecież zaangażowania nas wszystkich, bo to jest nasze miejsce i trudno byłoby sobie wyobrazić, żebyśmy kogoś mieli zostawić za sobą i powiedzieć: dobrze, skoro zrezygnowaliście, no to my teraz wam urządzimy naszą Polskę. Wolałbym, żebyśmy jednak, mając na uwadze to doświadczenie, które zdobyliśmy, jednak je nieść dalej i wykorzystać w tworzeniu. Więc nie przestajmy pracować i współpracować, tylko rozwijajmy dopiero teraz tą współpracę, bo mamy nareszcie możliwości. Dziękuję. Ważne, dzięki, Robert. Piotr Łopaciuk, Lotna Brygada Opozycji. Dobrze? Ja nie chcę Roberta powielać, tylko w trzech słowach powiem, że to jest, były lata bardzo wyczerpujące, bardzo stresujące i bardzo kosztowne emocjonalnie i finansowo również. I na tym chyba się, na tym chyba zakończę. Natomiast ja reprezentuję tą małą grupkę, która uznała, że dobiegła już do mety, że osiągnęła swój cel i czas ze sceny zejść. Mianowicie to, co było głównym powodem naszych działań, motorem, zostało osiągnięte przy naszym współudziale. Mianowicie Kaczyński oddał władzę i chyba już wystarczy. Ja będę jeszcze Państwa pytał tutaj o formy działania, tak? No bo Robert jeździ po całej Polsce, Lotna Brygada Opozycji to piękna tradycja happeningu politycznego. Jesteśmy w Łodzi, więc musimy wspomnieć o grupie Łódź Kaliska. Ja jestem weteranem, kombatantem pomarańczowej alternatywy i dostaję rentę z tego tytułu od państwa polskiego. Więc też będę państwa pytał, będę też państwa pytał, które te ciosy najbardziej bolały PiS, które były najskuteczniejsze. Ale jakby tutaj też porozmawiajmy o kodzie, tak, bo jakby pierwszym takim efektem politycznym było pojawienie się kodu i w mojej ocenie pojawienie się kodu było powiedzeniem, że partie polityczne nie dają rady, że już nie możemy liczyć na partie opozycyjne, musi się zadziać coś innego. Zgodzisz się ze mną? Motywacja do tego, żeby moje życie osobiste przeniosło się na ulicę, bo takie były pierwsze lata kodu. Ja jestem z Gdańska, więc na Pomorzu działałam i te pierwsze lata były właściwie na ulicy. Później dopiero poszliśmy do biur, zaczęliśmy współpracować z innymi organizacjami, ale motywacją przede wszystkim były emocje. Mi się wydaje, że tam nie było. Ja nie chciałam siedzieć przed telewizorem i krzyczeć
do mojego mebla, tylko potrzebowałam coś zrobić. I to było na buncie, na gniewie, na proteście, na niezgodzie i tylko takie emocje na początku się pojawiały. Dopiero potem poczułam wspólnotę też tego, że jak jesteśmy razem w grupie, to jest raźniej, że ta moja energia nie idzie tylko w stronę, nie zmierza w stronę nienawiści, ale też w stronę takiego zauważenia drugiego człowieka, który ma podobne poglądy. I w tym wszystkim, bo też było pytanie, co się nie udało, nie wiem, czy to pora, ale w tym wszystkim warto, chciałabym to wspomnieć, że tak bardzo chciałam być ze swoimi, że właściwie ci po drugiej stronie stali się tak odlegli, tak się zamknęliśmy w tych bańkach. Ja trochę siebie rozumiem, siebie i moich kolegów, jest nas parę tysięcy w całej Polsce, bo wiele razy byliśmy obrażani, wyganiani, no źle traktowani. Ja nigdy nikogo na ulicy nie obraziłam, a mnie obrażano, jak stałam na scenie czy pod sceną, nieważne. Nawet jak się jak flagę trzymałam, jak trzymałam napis Konstytucja, to mnie obrażano. I to spowodowało, że się mocniej spolaryzowaliśmy, z pewnością. No to jest cena, ale jednak dopytam cię o jedną rzecz jako koleżankę z KOD-u. No dlaczego się nie zapisałaś do jednej z iluś partii opozycyjnych, tylko wyszłaś na ulicę, podniosłaś sztandar KOD-u, podniosłaś konstytucję No tak, ale nie musielibyśmy nic stworzyć, mamy gotowe struktury. Uznaliśmy, że coś z nimi nie tak, tak? Że przegrali nam Polskę. I musimy jakoś tutaj sami wziąć sprawy w swoje ręce. Zgadzasz się z tym? No właśnie, u nas ten polityczny PR nie jest zbyt dobry w naszym kraju. To też chyba jest do zmiany, więc ja szłam z takim przekonaniem, że do polityki nie, ale na ulicę to sprzeciwić się tak. Na początku wydawało mi się, że w ogóle moje działania nie są polityczne. Potem się okazało, że jestem w samym środku polityki. Znaczy może nie w środku jako najważniejsza, ale że my obywatele jesteśmy centrum tej polityki. I to też dawało takie poczucie sprawczości. Lepsze pewnie niż w szeregach partii. Jakbym wstąpiła do partii na sam dół, to bym długie lata musiała czekać, żeby zacząć działać aktywniej, być widoczna, nie chodziło o widoczność, ale jakąś sprawczość. Mieliśmy poczucie sprawczości, mimo że to wszystko trwało tak długo, ale o tym pewnie potem. Pani Agnieszko, pani zapłaciła straszną cenę przez te 8 nie. lat. Nie, nie. No te komentarze. Nie, no w sumie muszę powiedzieć, że ja zapłaciłam najmniejszą, ponieważ z jednej strony funkcjonuje również w obiegu międzynarodowym. W związku z tym nie było tak, że mogli zatopić jedną łódkę i już bym była utopiona. Więc jestem w bardziej luksusowej sytuacji nie tylko niż państwo, ale również niż większość moich koleżanek i kolegów z fachu, czyli filmowców. I dlatego też, mimo że miałam bardzo zdecydowane poglądy na temat tego, co jest pewnego rodzaju kolaboracją ze złem, co jest zaprzeczeniem pewnych wartości, na których czy twórca, czy artysta powinien stać, to nie potępiałam, czy nawet nie namawiałam moich koleżanek i kolegów do tego, żeby na przykład nie pracowali dla TVP, żeby nie robili serialu, czy żeby nie brali finansowania stamtąd. Wiadomo było, że Polski Instytut Sztuki Filmowej, który jest takim niezbędnym elementem finansowania filmu w Polsce, jest skierowany przez człowieka, który jest no, wykonawcą woli ówcześnie rządzącej partii. No a mimo to, żeśmy tam chodzili i zgłaszaliśmy wnioski. W związku z tym, wiecie Państwo, a ja mogłam tego nie robić. Zielona Granica jest filmem, który został sfinansowany bez udziału PiS-u czy Ministerstwa Kultury. Oczywiście nie zrobiliby tego, ale większość moich koleżanek i kolegów nie byliby w stanie wyprodukować filmu fabularnego o takiej skali bez tych pieniędzy. Więc chcę powiedzieć, że moja pozycja była dość luksusowa
I być może to też dało mi pewną, no pewien rodzaj, nawet trudno powiedzieć, odwagi, na takiej bezczelności. Wiedziałam, że tak wiele mi nie mogą zrobić. Oczywiście w momencie, kiedy nasz film skonfrontował się z odbiorem pisowskich władz, no to ten zorganizowany hejt na moją osobę i na film, na kilkoro moich współpracowników, no ale przede wszystkim się to sfokusowało na mojej osobie, był bezprecedensowy. I nawet za komuny, a mam większe doświadczenie pokoleniowo niż państwo tutaj, nawet za komuny, nawet chyba w 68 roku nie było takiego przypadku, żeby najwyższe władze, przedstawiciele, wszyscy prawie przedstawiciele najwyższych władz państwowych i partyjnych, żeby napadali. A po doświadczeniu Gdańska i prezydenta Adamowicza wiadomo, że, no, znaczy nie tylko po tym, bo to jest w końcu stara sprawa, że słowa mogą się nagle przekuć w czyny, szczególnie jeżeli uwierzy w nie jakiś niestabilny człowiek. Także spędziłam tygodnie wokół premiery z bardzo fajnymi, naprawdę, jeden z Łodzi zresztą, ochraniarzami. I to było ciekawe doświadczenie, że we własnym kraju człowiek musi chodzić z ochroną, nie będąc politykiem ani jakimś szefem ogromnej korporacji. Ale to też było doświadczenie, nie mówiąc o tym, że nigdy mój dystrybutor, nasz dystrybutor nie miałby dość środków, żeby opłacić tak skuteczną reklamę filmu, jak to uczynił na przykład prezydent Duda. Więc w gruncie rzeczy biznesowo byliśmy mu niewątpliwie wdzięczni. No tak, no ale to są czasy gomułkowskie, kiedy w przemówieniu wymienia się konkretnych artystów. Tu mam na myśli Szpotańskiego jako wrogów ludu, tak? Tak. Ale pani Agnieszko, jeszcze taka... Tak, ale to tylko był jakby wstęp taki, przepraszam, mówiłam o swojej osobie tak długo. Tak, tak. Żeby po prostu, żeby nie występować tutaj jako bohaterka narodowa, którą nie jestem. Ale niestety już pani jest, pani Agnieszko, dlatego że to jest sytuacja bez precedensu, kiedy władze państwa atakują konkretnego artystę za konkretne dzieło. Ale muszę powiedzieć, że to się udziela potem nowym władzom również. To co prawda nie w tak agresywny sposób, ale spotkałam się z bardzo takimi niechętnymi komentarzami ze strony obecnie rządzących. Więc, ale to jest, ja myślę, dola ludzi niezależnych i ludzi, którzy nie podlegają jakiejś dyscyplinie partyjnej albo pewnemu takiemu omamowi ideologicznemu. Musimy patrzeć na rzeczywistość krytycznie, uważam. To jest zarówno moja rola jako twórczyni, jak i rola właśnie organizacji pozarządowych czy organizacji obywatelskich, bo nie jesteśmy w raju i nie będziemy w raju. Jeżeli się udało odwojować jakąś przestrzeń swobody, to bardzo łatwo możemy ją stracić. Jeżeli i dzięki Robert, i dzięki Paweł, Piotr, za waszą wytrwałość przede wszystkim, bo to, co zawsze gubiło tę stronę liberalno-demokratyczną, czy lewicową również zresztą, to był taki słomiany ogień, że tak, wyjdziemy na ulicę, potem tego, ale już trzeci raz na tę ulicę nie wyjdziemy, żeśmy tam byli, no to potem będziemy wychodzić trzeci raz. I były organizacje, były osoby, które robiły coś, co skutecznie robił PiS. Te miesięcznice, które właśnie były dla was polem do protestu, takiego bardzo kreacyjnego, mówię o Brygadzie, były w pewnym sensie czymś podobnym, w sensie właśnie takiego wiary, że trzeba wytrwale i że nie można już jak gdyby ustępować, zapominać, nie mieć czasu i tak dalej. I ta wytrwałość w pewnym sensie jakby myślę, że zbudowała możliwość, żeby ten nasz opór nie zgasł. On przygasał oczywiście, ale zawsze byliście wy, którzy te iskierki rozniecali. I to jest w sumie, wydaje mi się, w tego typu oporze najważniejsze. Ale
ale właśnie nie jest to tak, że można spocząć na laurach. Nie jest to tak, że nowa klasa polityczna, klasa polityczna ówczesnej opozycji, a teraz rządzący, że ona się tak strasznie różni mentalnie czy pod względem charakteru. Klientelizm, podporządkowanie się, wodzowskie partie, które zresztą takie są akceptowane przez ludzi u nas. Taka jest jakby kultura polityczna i pytanie jest, jak można to zmienić. Są dalej, no dalej ludzie nie są wolni, dalej ludzie czują się w jakimś sensie podlegli i czują się klientami jakichś takich partyjnych autorytetów. Czasem to jest potrzebne w momencie jakiejś wielkiej mobilizacji, ale w momencie, kiedy mamy budować tkankę społeczną, obywatelską czy jakąkolwiek, to staje się niebezpieczne, ponieważ no, staje się niebezpieczne po prostu. I obserwuję coś takiego teraz, bez symetryzmu oczywiście, że nie chciałabym tutaj powiedzieć, że to jest dokładnie to samo albo coś takiego, ale zagrożenia są podobne, zresztą mogą one prowadzić do podobnych skutków. Więc jest bardzo ważne, żebyśmy przyglądali się krytycznie temu, co robią, temu, co mówią aktualnie rządzący. I takim jakby symbolem tego są ostatnie tygodnie, kiedy Donald Tusk wyskoczył ku uciesze wielu, przykrywając konwencję Kaczyńskiego, z pomysłem, żeby zawiesić prawo do azylu, czyli złamać polską konstytucję, konwencję genewską, parę praw Unii Europejskiej itd. Okazało się, że to bardzo rezonuje, że to jest super pomysł w ogóle, że rzeczywiście nie poddaliśmy tego krytycznej refleksji, co to naprawdę znaczy, czy naprawdę to wzmocnia nasze bezpieczeństwo, czy chodzi tutaj o kryzys migrancki, czy chodzi o kryzys humanitarny, czy chodzi o kryzys polityczny, bo w moim i wielu specjalistów międzynarodowych od migracji, to kryzys, z którym mamy do czynienia w całej Europie i również na granicy między Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem, jest kryzysem politycznym i jest odpowiedzią demokracji na populistyczne pomysły. Bo jak przejdziemy do cyfr, to okazuje się, że to nie jest jakieś takie straszne zagrożenie. Jeżeli popatrzymy na to, ile było wniosków o azyl w zeszłym roku, to okazało się, że to było około 8 tysięcy, z czego znaczna większość to byli Ukraińcy, Białorusini i Rosjanie, i tych o innym kolorze skóry z tej granicy była w sumie jakaś tam, nie wiem, 20%. Więc to są liczby w ogóle nieznaczące, w ogóle nieistotne. I likwidując to prawo, czy zawieszając to prawo, z którego zresztą Straż Graniczna nie korzystała niemalże i nie korzysta nadal, nie rozwiązujemy w ogóle tego niewątpliwego zagrożenia ze strony Putina czy Łukaszenki na naszej wschodniej granicy. Natomiast zaczynamy pruć konstytucję i konwencje, które były największą zdobyczą Europy po II wojnie światowej. I kiedy zaczynamy pruć konstytucję, to okazuje się, że ona się bardzo łatwo spruwa. I w tym momencie pan Kaczyński czy jego poplecznicy mogą również wychodzić i krzyczeć konstytucja, konstytucja, i robią to. I my nie mamy argumentów nagle, bo bardzo trudno jest bronić tego, co broniliśmy przez 8 lat, jeżeli godzimy się, że wybrany przez nas premier naszego rządu po prostu tak sobie, żeby przebić pana Kaczyńskiego, zaczyna to pruć, żeby zdobyć pewne... No, powody są bardziej złożone oczywiście i głębsze. Tym niemniej są to powody polityczne, a nie inne. I jeżeli nie będzie takich ludzi i takich grup, którzy powiedzą zaraz stop, nie można godzić się na... Nie można przeprowadzać prawa, które pozwala strzelać do ludzi, a więc zabijać ludzi bezkarnie. Nie można bezkarnie zawieszać konstytucji, bo w tym momencie ona traci w ogóle swoją substancję. Jeżeli nie znajdą się tacy ludzie, to okaże się bardzo niedługo,
że ci, którzy zaczęli tego typu narracje, którzy zaczęli, mieli tę agendę nacjonalistyczną, czyli agendę strachu, że oni znowu wygrają, ponieważ zostali zlegitymizowani przez nas. Myśmy się zgodzili na to, że te wartości, o których żeśmy wołali przez 8 lat, tak naprawdę nie są istotne. I wtedy się okaże, że oni byli pierwsi i są bardziej wiarygodni. Oczywiście. Idą dalej i mocniej. Kobiety. Bardzo znienawidzone przez PiS. Panie, chyba nie możecie powiedzieć, że jest sukces po 15 października i walka trwa dalej. Oczywiście, że walka trwa dalej. No, znaczy skąd się wzięły dziewuchy i strajki kobiet, to wiadomo, nam się wzięły po prostu z kurku, tak? To co PiS zaczął robić w roku 16. Natomiast naszą też, ja bym powiedziała tak, że w pewien sposób na przykład moją cezurą jakiejś działalności był jednak też rok 20, dlatego że też po COVID-zie i po strajkach w pewien sposób PiS jakby przestał już szkodzić o tyle, żebyśmy się wkurwiały i wychodziły na ulicę. Natomiast ogrom naszej pracy zszedł na po prostu pomoc kobietom w dostępie do aborcji. I tak jak zaczęłyśmy pomagać, znaczy oczywiście aborcyjny Dream Team i tak dalej, ale ta sprawa zeszła też po prostu na bardzo wiele organizacji kobiecych i na to, że po prostu jakby my zaczęłyśmy też personalnie tworzyć takie sieci wsparcia, miejsca, nie wiem, normalnie, że na grupach na Facebooku do nas ludzie piszą, dziewczyny do nas piszą. I po wyborach jakby dla nas się nie zmieniło nic. Dlatego, że politycy dalej oczywiście mówią, to jest też temat, na którym przecież no jakby nie było, no jakby wszystkie ugrupowania właściwie były, był to ogromny temat, tak, przed wyborami i na tym temacie dobrze się jechało do wyborów, dobrze się nam opowiadało. I też jakby nie było, to grupy właśnie, no, czy Strajk Kobiet, czy Wschód i my też jako łódzkie dziewuchy robiłyśmy kampanie takie, które docierały do młodych ludzi, do dziewczyn, do kobiet, zachęcające do tego, no, żeby one szły na wybory i głosowały, że było źle, może być jeszcze gorzej, po prostu wybieram prawa kobiet, idziemy na wybory. I te kobiety, te młode kobiety poszły, no i co? Jesteśmy rok po wyborach, i tych danych obietnic nie ma, prawda? To są ciągle jakieś targi polityczne, to są ciągle rozmowy, a to jedne wybory przeszkadzały, a to drugie wybory przeszkadzały. Teraz nie wiem, może trzecie będą czy przeszkadzać, czy pomagać. Natomiast no też, no właśnie, jakby jedną też sprawę jest, czy dalej mamy sobie szukać tych zadań, czy jest lepiej, czy jest gorzej. To ja powiem tak, jest gorzej. Dlaczego jest gorzej? Dlatego, że nam pracy nie ubyło. Jeśli chodzi o finansowanie z zagranicy, żeby właśnie wspierać kobiety wyjeżdżające na aborcję, bo to jest przede wszystkim ten problem, to organizacje, grantodawcy z Zachodu, no uważają, że w Polsce się problem rozwiązał, bo mamy wspaniały, nowy, demokratyczny rząd, czyli jakby u nas nie ma problemu, nam pomagać nie trzeba. Więc to jest jeden z tych problemów, dla których jest gorzej, a również nasi rządzący, o ile na przykład pani minister Leszczyna przypomniała lekarzom, jakby jakie prawo obowiązuje i jak je stosować, bo ono wbrew pozorom jest, no oczywiście poza tą trzecią poprawką, która odeszła, podobne do prawa Wielkiej Brytanii, czyli jakby identyfikować, że ciąża z wadami jest zagrożeniem dla zdrowia, no bo ona jest zagrożeniem dla zdrowia kobiety, to można by tak samo było te aborcje przeprowadzać. Więc to był plus. Ale minusem są wytyczne pana Bodnara, który postanowił Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło wesprzeć prokuratorów w tym, jak dowiadywać się i jak procedować sytuację, jeżeli jest podejrzenie o to, że została udzielona pomoc w aborcji z artykułu 152 Kodeksu Karnego. I teraz, czego wcześniej nie było, a teraz prokuratorzy mają bardzo dobrą instrukcję, jak to należy kobiecie zabrać telefon, że należy jej zabrać laptopa, że należy sprawdzić jej dokumentację medyczną, że może ona powinna była wyjąć ten test ciążowy ze śmieci i go jeszcze okazać prokuratorowi. I to wszystko należy robić z godnością i przypominając kobiecie, że nie popełniła żadnego przestępstwa. Czyli jest regres, tak? Dodatkowo jeszcze trumpizm w Stanach, tak? I kolejne stany, które odmawiają prawa do aborcji, Afganistan, Rosja i inne kraje, które ograniczają prawa kobiet, tak? I co,
co zamierzacie z tym zrobić? Znaczy zamierzamy z tym zrobić. Co zamierzamy z tym zrobić? Bo jesteśmy z wami, tak? Chociaż no tu taka freudowska pomyłka, czy wy czujecie wsparcie na przykład KOD-u, Roberta Hojdy, tak, brygady, lotnej brygady i tak dalej, czy czujecie się osamotnione? Jak to wygląda? Znaczy ja wiem, że te właśnie organizacje, znaczy bo my też przecież razem byliśmy na tych ulicach razem, a razem o prawa, przecież o demokrację, o prawa kobiet, o sądy walczyliśmy. Natomiast wiesz, no jakby ja teraz też nie mieszkając w Polsce i właściwie głównie też moja działalność to jest już przez Facebook i też jednak jakaś taka działalność lobbystyczna. Znaczy ja myślę, że to co trzeba robić, że jakby wszystkie grupy powinny przypominać, że hej, politycy, jakby to były te tematy, z którymi szliście, tak? I że jakby super, że jest ta, że jest lepiej niż zapisu, ale jednak nie zapominajmy o tych tematach. Znaczy tutaj, co powiedziałaś o tym Bodnarze, to przepraszam za taki wtręt, no bardzo mi przykro. Z zawodu jestem adwokatem i mówię wam, że nie musicie tego robić, tak? I w żadnym razie nic nie pokazujcie, odmawiajcie i tak dalej, więc jesteście wprowadzane w błąd i no nie chcę pokazywać palca tutaj, tak, bo to nie byłoby niegrzecznie, ale nie słuchajcie po prostu. Znaczy, wiesz, macie to prawa i nie wolno takich rzeczy słuchaj, robić. Ale tak? To jest tak, że ja mogę to wiedzieć, tak? Ale jakby tak. Jest mnóstwo no, ileś osób, no może to które jest zadanie tego nie wiedzą, właśnie, tak, które i tego to nie wiedzą. Upokarzanie kobiet, rozbieranie i tak dalej, to jest przeciwko prawom człowieka i takich rzeczy nie wolno robić. I nikt nie może od was takich rzeczy żądać. No my ile możemy, to piszemy o tym na Facebooku, Instagramie, ale no to wiesz, teraz przejdziemy do drugiej części naszego panelu. Jak mawiał towarzysz Lenin, co działać? I pani Agnieszko, zacznę od pani, jeśli pani pozwoli, bo ja uważam, że pani film, czy w ogóle sztuka ma siłę rażenia no, tysiąckroć większą niż nasze kodowskie demonstracje, pikiety, happeningi i tak dalej, dobre zdjęcie, tak, Wietnamki poparzonej napalmem, tak, które zdaniem niektórych doprowadziło do zakończenia wojny w Wietnamie. Zdaniem Kaczyńskiego. Zdaniem Kaczyńskiego. Nie tylko. No nie tylko, tak. Ale on przypomniał tę sprawę, że Amerykanie przegrali wojnę w Wietnamie dlatego, że dopuścili tam media i ludzie zobaczyli te właśnie obrazy. Amerykanie i nagle powiedzieli, kurczę, to nie nasza wojna. Nixon też tak powiedział. Nixon zabronił, tak. Tak, Kaczyński to przypomniał w kontekście zakazu na granicy polsko-białoruskiej zony i zakazu dopuszczania tam nie tylko aktywistów, wolontariuszy, lekarzy, ale również mediów, przede wszystkim mediów. Znaczy robić tak, żeby nie było śladu. Co dalej trwa? Tak, pani Agnieszko, co zrobić, żeby prawami człowieka zainteresować twórców, tak? Bo no, to jest jednak skromna grupa osób, która jakby te tematy podnosi. Ja oczywiście nie chcę dekretować tutaj jak za PRL-u, tak? Ale też mam osobistą refleksję, bo w latach 80. na tych taśmach udostępnianych przez Solidarność obejrzałem pani kobietę samotną i zabić księdza i zapadła cisza u nas tam w pokoju. No jeden z kolegów powiedział, no to co robimy, idziemy spalić jakiś komitet, tak? Więc siła kultury jednak jest tutaj no nie do przecenienia, a jednak ja mam wrażenie, że przez te 8 lat była jakaś defensywa ludzi kultury, tak? Głaszenie się do tego nieszczęsnego PiS-u i Ministerstwa Kultury o jakieś tam granty. Co zrobić, żeby ludzi kultury zainteresować, nie przymuszać? No, zabrać granty może wszystkie. No tak, ale na nie, przykład... No, żartuję, bo pewne rzeczy kina się nie da robić bez pieniędzy. Na przykład Max Richter, twórca muzyki filmowej, nie tylko, nagrał muzykę do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, stworzył symfonię. No jakby tutaj próba pokazania tego w Łodzi nikogo nie zainteresowała. Nie ma jakiegoś wielkiego odzewu. I czy to nie jest temat dla artystów prawa człowieka, czy... Artyści byli zawsze wrażliwi na to w jakimś sensie i generalnie są po słusznej stronie.
jest bardzo niewielu artystów, którzy są tacy oczywiście również, ale jest bardzo niewielu, którzy wyznają jakieś poglądy faszystowskie, czy nacjonalistyczne, czy antyrównościowe. No jest ich bardzo niewielu, ale nie ma w nich takiego poczucia, że musimy o tym mówić, bo to jest strasznie ważne, że jesteśmy jakby w momencie historii, kiedy te wartości są znowu śmiertelnie zagrożone. I że nie tylko trzeba to opowiadać rzeczywistość, która jest tymi zagrożeniami podszyta, nie tylko opowiadać losy poszczególnych ludzi, którzy są ofiarami tego, co złe i tego jakby systemu najogólniej rzecz biorąc, ale również mieć jakąś wizję przyszłości, mieć wyobraźnię, która pokaże, dokąd zmierzamy. Czy to jest dystopijna wyobraźnia, czy to jest utopijna wyobraźnia. W momencie, kiedy jest to autentyczna, artystyczna wyobraźnia, to ona jakby otwiera nowe horyzonty. Nie widzę tego teraz, zgadzam się z tobą. Więc myślę, że to jest taki jakby signum temporis, że jest jakiś... Można powiedzieć, że w Europie, w tych bogatych krajach, gdzie jednak istnieje ten system wsparcia, to nie jest tak, że artyści mają dużo pieniędzy i są bogaci. Na ogół ledwo wiążą koniec z końcem i tak z wyjątkiem tych gwiazd czy jakichś influencerów, no to ludzie zajmujący się kulturą czy twórczością na ogół są dość średnio zamożni albo w ogóle nie zamożni. Ale być może jest jakiś rodzaj wygody, coś jest za łatwo. Są to jak gdyby takie, mam wrażenie, tak jak patrzę na moje koleżeństwo, że takie tłuste koty są. I nawet w czasie PiS-u, no przecież ja znam osobiście prawie wszystkich polskich filmowców od pewnego wieku i wiem, że naprawdę 95% spośród nich miało bardzo podobne reakcje na temat ówczesnej władzy. A ile było takich głosów, które były otwarcie przeciw? Kilkoro aktorów, aktorek. Olga Tokarczuk. W środowisku filmowców Andrzej Saramonowicz. I właściwie tyle by było. Jak Agnieszka Holland, tak. W stanie wojny mieliśmy bojkot, tak. I środowisko, tak, bardzo to było ważne dla podziemnej Solidarności. Tak, no, ale to jak gdyby te dychotomie, to przestało, zaczęło być w momencie, kiedy ponad 50% społeczeństwa popiera rzeczywiście aktywnie tę władzę, idąc do wolnych wyborów i głosując na Andrzeja Dudę po raz drugi, no to już to trzeba być rzeczywiście dysydentem tak naprawdę, żeby się otwarcie buntować, jeżeli się ma coś do stracenia. Albo wariatem. No właśnie, a propos wariatów, koleżanka z kodu, co dalej z nami? Ja jestem pewna, że nasze działania, nasze protesty pobudziły społeczeństwo. Z naszej organizacji powstało wiele różnych organizacji. Tutaj nie będę fałszywej skromności stosowała, bo tak myślę po prostu. Natomiast to nie jest skończona robota w tym sensie, że nadal trzeba społeczeństwo pobudzać. My przez wiele lat obserwowaliśmy wszystkie wybory w tym kraju. Nadal będziemy je obserwować. Obserwowaliśmy władzę, buntowaliśmy się przeciwko jej działaniom. Nadal będziemy patrzeć władzy na ręce. W tej chwili też patrzymy władzy na ręce. Ta sytuacja, o której pani Agnieszka Holland mówiła na granicy w sprawie migrantów, w ciągu dwóch dób od napisania przez nas oświadczenia kilkadziesiąt organizacji pozarządowych się podpisało pod tym oświadczeniem. I taką sobie rolę też dajemy, znaczy nie tylko opiniotwórczą, ale też sieciowania, też współpracy z innymi organizacjami, bo sami nikt sam nie wywojował niczego, a co dopiero wolności i demokracji. To jest w ogóle długi proces, więc takie są podstawowe. Zaraz będziemy obserwować wybory prezydenckie. Ja tylko powiem, że przy obserwacji wyborów nie chodzi nam tylko o obserwację procesu wyborczego, samego głosowania. Nam chodzi o działania profrekwencyjne, o
wspieranie sił prodemokratycznych. Do tej pory to robiliśmy, mimo że mówiliśmy, będziemy wam patrzeć na ręce. Sama mówiłam. A wiemy, ile rozdaliśmy konstytucji. Czy konstytucji? Nie wiem, 27 tysięcy obserwatorów ostatnio mieliśmy. O, ale ile rozdaliśmy konstytucji? Nie wiemy. Nie, tego. To ja sama nie liczyliśmy, tak? Taki mięśnie dostałam od noszenia tych kartonów ogromnej ilości. Tego nie wiem, ale propagujemy praworządność i demokrację w ten sposób. Rozumiem. Losna brygada opozycji, już nie ma się z czego śmiać. Dyktatorzy strasznie boją się śmiechu, tak? Boją się żartów. Nie ma siły się już z czegoś śmiać, pewnie by było. No, uszła z nas para, zużycie było ogromne. Mała grupka ludzi, która dała chyba się trochę bez znaki tej byłej władzy. Ale ja tu tak trochę nawiązując do wszystkich dookoła, chciałem zauważyć, że na przykładzie swoich doświadczeń, że tak naprawdę bardzo ważnym i istotnym w przyszłości wszystkich działań grup aktywistycznych jest dobór metody. Ona przede wszystkim musi być głośna, celna, nie skierowana tylko koło siebie, często kontrowersyjna, niekonwencjonalna, nowa jakaś i przez to powodować jak największe zasięgi swojej misji, może tak to górnolotnie nazwę, bo jakaś ta misyjność jest zawsze, prawda, w tych działaniach. Dąży się do jakiegoś celu, coś się chce osiągnąć i żeby się z tym nie zużyć, tak naprawdę trzeba być cały czas pod dużą parą. I tej pary często, gęsto brakuje. Myśmy uznali, że no, dalej nie możemy być lotną brygadą opozycji. Bo to teraz Kaczyński jest w opozycji. To super, to były fajne chociaż przyjęcie Kaczyńskiego. Honorowe członkostwo. Ja się wzdrygam nazwaniem PiS-u opozycją, ponieważ dla mnie to jest dalej banda nieudaczników, złodziei. Mówię tutaj wiele epitetów i nie zasługują na miano opozycji i nie powinni być tak traktowani, a niestety są. My stworzyliśmy w Łodzi jako żółta alternatywa wspólną listę z PiS-em samozwańczym. Liderem był Zorro. Bardzo ciekawe. Drugie miejsce miał Misiu Szatek, tak, jako łodzian. Robert, a tu... Ja jeszcze może dodam jedną rzecz, która mi tam chodziła po głowie. Mianowicie przyszedł mi tutaj do głowy pewien cytat. Niestety nie wiem skąd pochodzi ten cytat, ani czego dokładnie powtórzę, ale jeżeli ludzie źli i nieuczciwi łączą się w siłę, to ludziom dobrym i uczciwym pozostaje do zrobienia to samo. Robert. Kurde, prawa człowieka, Chiny, Kazachstan, Tadżykistan. Co ty na to? Mógłbyś powtórzyć pytanie? Znaczy mówię przewrotnie, dlatego że my, tak jak mówisz o tym, to oczywiście te miejsca na całym świecie są bardzo ważne, bo one w jakiś sposób też się oddziaływują na nas, na to, co się dzieje również w naszym kraju, jakie decyzje podejmujemy, albo jaki rząd podejmuje i tak dalej, i tak dalej. Ja natomiast wychodzę z założenia i z taki mam punkt widzenia, że my mamy na swoim podwórku bardzo dużo do zrobienia, mamy też ogromne doświadczenie, z którego możemy korzystać i czerpać i żebyśmy pamiętali też i o tym. Skoro padł cytat, no to ja też posłużę się cytatem, który nam też towarzyszy przez cały czas jako Fundacja Aktywna Demokracja, też go wozimy ze sobą i przekazujemy również młodym, bo jeździmy po szkołach i tutaj też kładziemy duży nacisk i taką potrzebę chcemy wskazać, jak bardzo ważne jest to, żeby rozmawiać z młodymi osobami, które głównie celujemy w szkoły średnie, które i te osoby wkrótce będą brać udział w wyborach. I tu chcielibyśmy, żeby się budowali. Ten cytat brzmi następująco. Kto z Państwa zgadnie, proszę się zgłosić, będzie nagroda. Nigdy nie jest tak, że nie mamy żadnego wpływu. Nawet jak czuję się bezradny czy bezsilny, to nigdy nie usprawiedliwia tego, żebym nic nie robił. Kołakowski. Henry Wujec. Więc tak,
I wiecie Państwo, to są słowa, które załatwiają wszystko. Henio powiedział to w ten sposób i tutaj nie trzeba niczego uzupełniać i dodawać. Nie ma co dodawać i czym uzupełniać. Ja chcę też powiedzieć, że to jest bardzo istotne dla mnie, że ja mam wielki przywilej i z czego się bardzo cieszę, bo ze mną, czy razem ja może z osobami, które są tutaj, między innymi współpracujemy z fundacją. Ja chciałbym, żebyście się pokazali. Wstańcie proszę. To są te cztery tutaj wybrane osoby. Kinga Dagmara Siadlak, Klara Nadolska, Magda Bartosiewicz. To jest skład między innymi właśnie naszej fundacji. Drogie panie, i tutaj ukłon w waszą stronę. Bardzo wam dziękuję za to, że jesteście. Bo wiecie, na was wszystko tak naprawdę się opiera. To wy jesteście tymi, które bardzo wytrwale pracują, które rzeczywiście dzięki wam w ogóle te rzeczy się dzieją. Mam żal do panów, chociaż sam jestem facetem, że bardzo chętnie są na pierwszych miejscach tam, gdzie można dostać order, nagrodę, dobre stanowisko, a panie jednak gdzieś w dalszym ciągu są odsuwane na bok. A to tak naprawdę dzięki tej waszej wytrwałości my możemy te rzeczy robić. I w tym zespole, przepraszam ciebie Adam, nie wspomniałam o tobie, ale to właśnie panie, w tym zespole przede wszystkim są panie i tutaj wspomnę też o pani Danucie Przywarze, która jest przewodniczącą Helsińskiej Rady Fundacji Praw Człowieka, która nam towarzyszy również i w podróżach po szkole. Wiecie państwo, co my w tej szkole robimy? My przejechaliśmy generalnie przez te cztery edycje Trudnej Konstytucji. Dwa razy okrążyliśmy kulę ziemską. My rozdaliśmy kilkadziesiąt tysięcy konstytucji, kilkaset tysięcy ulotek. Nie wspomnę o innych jeszcze rzeczach, które dostarczamy. Ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, to, że my rozmawiamy z obywatelami face to face. Że mamy kontakt bezpośredni. Pani Ewa Osiatyńska, widzę, jest tutaj z nami, która też nas wspierała w różnych właśnie takich spotkaniach. Dziękuję Pani Ewo, że też i Pani z nami była i mam nadzieję, że też Pani z nami będzie. I wiecie Państwo, tak bardzo proszę, bardzo bym prosił o Agnieszce Holland, też nawet nie muszę wspominać, bo niejednokrotnie nam też pomagała. Mówię o tym też i jeszcze, jeśli pozwolisz, to wspomnę, wrócę do tych szkół. Tu władza autorytarna organizatorów mi pokazuje. Już, to dobrze. To tylko to są jeszcze pytania. Dobrze, ja tylko wspomnę o tych naszej młodzieży. Proszę Państwa, jak słyszymy o tym, że młodzież się nie interesuje, młodzież zajmuje się swoimi sprawami, przyszłość Polski ich nie interesuje. Nie, nieprawda. Są bardzo mocno tym zainteresowani. Są otwarci na nową wiedzę. Jest tylko kwestia tego, w jaki sposób my z nimi rozmawiamy. Czy okazujemy im szacunek? Czy się wsłuchujemy w to, co oni do nas mówią? Czy dajemy im przestrzeń na to, żeby mieli prawo wyrażać swoje zdanie? To są podstawowe, bardzo proste rzeczy. Po naszych spotkaniach, które mamy naprawdę wielki przywilej odbywać w szkołach średnich, my dostajemy bardzo dobre opinie i zapraszają nas do siebie, żebyśmy jeszcze raz do nich przyjechali. I to nie jest kwestia różnicy wieku między nami. To jest po prostu artykuł 30 Konstytucji, który mówi o godności człowieka, o poszanowaniu wzajemnym. Jeżeli takie rzeczy będziemy mieć na uwadze, zapewniam Państwa, że wszyscy, niezależnie od wieku i różnicy w pokoleniach, wykształceniu, ile kto ma w portfelu, to wszystko będzie drugoplanowe. Naprawdę Polskę możemy zbudować bardzo piękną. Uwierzmy w siebie, w swoje możliwości. Czytajmy Konstytucję, bo ona naprawdę otwiera oczy. To jest jak Pismo Święte dla obywatela. No. Ja tylko dodam, że na przykład w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jest taki zapis, że każdy może sobie wybrać miejsce swojego zamieszkania. Jedno z podstawowych praw człowieka. Zmyją mi głowę koledzy z łódzkiego PiSu, jeśli nie pozwolę zadawać pytań. Wiem, że Janusz Nagiecki z łódzkiego PiSu. A, PiSu też. No, mam nadzieję. Ja ci tego nie wybaczę. Janusz Nagiecki, jeszcze cię wpisałem do PiSu. To przez tą lotną brygadę, co Kaczyński zapytał. A, Marcin.
To dzień dobry, nazywam się Julek Gajek. Kiedy PiS dochodził do władzy, miałem 10 i 11 lat i przez ostatnie 8 lat widziałem, jak ten kraj się zmieniał. Mieszkam za granicą teraz i widziałem to jakby spoza, z perspektywy trochę z daleka, nie? No i w przyszłym roku będę mógł po raz pierwszy głosować i no, jestem zainteresowany tymi tematami. Chcę pomóc swojemu kraju i chciałem zapytać, jak jako młoda osoba mogę się jakoś tutaj zaangażować właśnie w takie organizacje, czy ogólnie... No, tak, organizacje. Pozarządowe. Mogę powiedzieć właśnie. Mamy młody kot. Zapraszam serdecznie. Co prawda przez wiele lat myśmy myśleli, jak młodych przyciągnąć, a potem mówimy, oni mają swoje organizacje, oni mają swoje potrzeby, już zostawmy tych młodych. Na pewno też będą się aktywizować. Ale mamy założone, mamy aktywistów młodych, także zapraszam serdecznie. Mamy młody kot, ale stary pas. Nie, młode pesele. Marcin Święcicki. Ja mam takie pytanie dotyczące młodych ludzi, bo pan mówi, że jeździliście dużo bardzo po szkołach. Mnie też zdarzało się być w szkołach warszawskich. Ostatnio było takie badanie, które pokazuje, że 50% mężczyzn do 40 wspiera Konfederację. Z kobietami wiemy, jaki, że tak powiem, message do nich działa. A co się dzieje z tymi młodymi chłopakami do 40 lat? Czy macie jakąś diagnozę, albo co należy z tym zrobić? Odpowiem krótko. Tak, to absolutnie to badanie potwierdza to, co się dzieje w szkołach średnich również i w uczelniach wyższych. Jeżeli chodzi o nastawienie profaszystowskie, to jest zagadnienie bardzo niebezpieczne. Powinny dzwonić alarmy i dzwony wszystkie w całym kraju. To, co się dzieje, młodzi ludzie bardzo chętnie przystępują właśnie do takich nacjonalistycznych, faszystowskich ugrupowań i wchodzą w to naprawdę bardzo, bardzo gładko. Dlatego uważamy, że ta misja, my nie zrobimy naprawdę wiele, to jest kropelka w oceanie potrzeb. Więc nauczyciele, Ministerstwo Edukacji, to, co przygotowało Ministerstwo Edukacji, proszę Państwa, ja rozmawiałem z nauczycielami, to się nie obroni. Nie oczekujcie wielkich zmian. Czy ja mogę? Bo na czym młodzi robią różne rzeczy, ale też uważam, że należałoby wspierać, bo to, co młodzi na przykład walczą, to jest przyszłość, to jest klimat, a jednak wsparcia na przykład, no jednak mimo wszystko od rządu aż tak dużego nie ma. Czyli wiesz, no jakby to muszą być, tak? Musi być. Czy wsparcie organizacji tych naszych starszych, żeby wspierać ich o to, o co oni walczą tak naprawdę. Także też tutaj do młodego człowieka, słuchaj, albo szukaj kolektywów, czy właśnie organizacji, które są w twoich obszarach zainteresowań, albo załóż konto na Instagramie, czy na TikToku i mów po prostu do młodych, bo oni tam są. A na TikToku najbardziej jest Konfederacja aktywna. Tam dwa pytania, Arek Szczurek, zaczynamy Janusz i kończymy, bardzo mi przykro, ale... Ja się nazywam Janusz Maliecki, jestem członkiem zarządu KOD-u Regionu Łódzkiego i mam pytanie do wszystkich Państwa, mianowicie tego typu. Gdyby wyjść na ulicę naszych miast i miasteczek i zapytać przechodniów, obywateli, co myślą o polityce i politykach, to najczęściej z naszego doświadczenia stania na ulicy usłyszelibyśmy, panie Unie, wszystkich po jednych pieniądzach, tam człowiek przyzwoity nie ma czego słuchać. I mam pytanie do Państwa, czy nie uważacie, że dopóki tego nie zmienimy, nie doprowadzimy do tego, żeby do polityki szli najlepsi, najbardziej kompetentni, najbardziej etyczni, to nie tylko w Polsce, ale w całej obozie państw liberalnej demokracji grozi nam recydywa PiS-u. Bo tak naprawdę władza autorytarna zbudowana jest na przemocy, na policji, na wojsku, na służbach. Demokracja ma tylko obywateli. Jak to zmienić?
No wiesz, nikt ci nie odpowiesz, dlatego że trzeba by zmienić kompletnie kulturę polityczną i też jakby taką głęboko zakorzenioną mentalność, nie tylko w krajach postkomunistycznych, gdzie ona jest silniejsza. To widać po tym, jak Orban się usadowił, jak Kaczyński zwyciężył, jak Fico zwycięża ponownie i tak dalej. Ale ona się, no ona jest szersza, bo z kolei tam, gdzie nie ma takiego autorytarnego przywództwa partyjnego, te partie są niezagnieżdżone. Nawet te partie tradycyjnie, długo istniejące, bez jakiegoś takiego lidera, który jest charyzmatyczny i ma władzę, one tracą. Coś się takiego stało, że rzeczywistość jest tak skomplikowana, że tylko ci populistyczni przywódcy, którzy mówią, my mamy rozwiązanie i wiemy, gdzie jest zło. Zło to są, nie wiem, kobiety, uchodźcy, LGBT czy różne takie. Tylko za nimi się idzie. I jeżeli popatrzysz, jakie są główne pretensje do lewicy, to że tam nie ma lidera. Rzeczywiście średnie mają to przywództwo. Nawet w innych partiach mamy liderów. I co ja teraz widzę na przykład? Mam wśród członków takich dość wysoko postawionych Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej sporo znajomych, z którymi też stałam na demonstracjach czy nawet na scenach przez te 8 lat. To, co oni mówią dzisiaj w tym, co dostali jako przekaz dnia czy przekaz tygodnia i to, co mówili rok temu, 2 lata temu, to są zupełnie inne rzeczy. Gdybym zastosowała sztuczną inteligencję, która bardzo sprawnie mieni modulację głosu i gdybym nasadziła modulację jakiego błaszczaka na przywódcę obecnej władzy, to byłoby to dokładnie to samo. Panie Agnieszka, więc... czy to nie jest zadanie dla kultury? Bo Franz Maurer w 91 powiedział, bandytą mogę być, politykiem nigdy. Tak, i to może gdyby kultura pokazała... Nie, no ja to kultura... nie ma takich autorytetów, żeby ktoś od kultury coś powiedział i nie wszyscy... Nie może być dobrego filmu o dobrym polityku. Nie ma szans. No, ale myśmy zrobili z moją siostrą i moją córką, zrobiliśmy w roku 2007 serial pod tytułem Ekipa. Tak. Który pokazał właśnie, jak polityka powinna wyglądać i w sposób taki atrakcyjny, bo to był dobrze zrobiony serial i przekonywujący. Pokazaliśmy, że to może być jak gdyby, że to jest fascynująca praca i że bardzo odpowiedzialna i że dobro wspólne może być głównym napędem polityki. Trudno byłoby, żeby ludzie dzisiaj uwierzyli w taki serial. Tam dwie panie, proszę bardzo, bo czas nas goni. Tak, dzień dobry Państwu. Wasia z Wrocławia. Mnie bardzo w ogóle ucieszył ten głos młodej osoby, która chce się zaangażować. Sama mam wspomnienia z organizacji protestu w obronie sądownictwa, jak miałam lat 17, teraz mam odpowiednio trochę więcej i teraz zagrożeniami dla demokracji zajmuję się naukowo. Natomiast w tym kontekście jest właśnie moje pytanie, to znaczy oczywiście ta działalność, którą prowadzimy, prowadziliśmy i Państwo prowadzą nadal, pozwala nam zakładać i wierzyć w to, że gdyby, nie daj Boże, do podobnych zagrożeń miało w przyszłości dojść. Nie mówię konkretnie, PiS wróciłby do władzy, natomiast no jednak te zagrożenia takich tendencji autorytarnych, populizmu, no są nadal obecne i przyjmują bardzo nowe, mniej zauważalne postaci. Chcemy wierzyć w to, że będziemy mądrzejsi o to doświadczenie, bo już doświadczyliśmy tego, jak te prawa i wolności są odbierane, więc już na pewno społeczeństwo się nie nabierze. Ale jednak obawa jest bardzo poważna, że się nabierze, bo te grupy, które udało już nam się odsunąć od władzy i w Polsce, ale też przecież w innych krajach, wiedzą doskonale, co teraz zrobić, żeby wrócić silniejszymi i bardziej ukrytymi w tych swoich tendencjach autorytarnych. Tu jest moje pytanie, jak w tym momencie możemy działać, zakładając, że ten impet jest mniejszy, tak jak to też zostało powiedziane, no to główne zadanie zostało wykonane, więc właściwie każdy chciałby już się rozsiąść w fotelu i rozkoszować kawą w wolnej Polsce, a jednak mamy w tyle głowy, że te zagrożenia już będą wyglądać całkiem inaczej, my ich nie rozpoznamy, bo one będą całkiem nowe. I tu w tym momencie jaka jest możliwa strategia działania
żeby na pewno nie dopuścić do sytuacji, w której autorytarne tendencje w takiej lub innej formie do polityki wrócą. Bo niestety możemy się cieszyć sukcesem, ale ono ma taki słodko-gorzki smak, bo wiemy, co się za tym kryje na przyszłość i tu są cały czas moje obawy. Ja myślę, że one nie będą takie całkiem nowe. To nie jest tak, że my wyciągamy wnioski. Oczywiście jakieś chwyty, istnieją instytuty badania opinii publicznej, to wszystko się jak gdyby można... Ale generalnie rzecz biorąc, to co zrobił PiS i co nie pozwala obecnie rządzącym funkcjonować w sposób skuteczny, to on rozmontował i podminował wszystkie instytucje i całe ustawodawstwo państwa. W związku z tym, cokolwiek się robi, natrafia się na taką czy inną minę, na końcu której jest super mina Duda. I w sumie jak gdyby nie można nic zrobić. Niebezpieczeństwo, które wydaje mi się nie tylko brak skuteczności, że prawo w ogóle nie musi się liczyć, że możemy rzeczywiście rozmontowywać rzeczy, że możemy stosować demagogię, kłamstwo, różne takie techniki strachu czy kodów ofiarnych, że to możemy robić, że możemy rzeczywiście udawać, że możemy robić to wszystko, co robił PiS, tylko przy jakby innej tej. I to na tym polega ten postęp autorytaryzmu, że za każdym kolejnym okrążeniem demokraci uczą się używania tych samych metod, które żeśmy wszyscy potępiali i że za każdym kolejnym okrążeniem właściwie oddalamy się coraz bardziej i od demokracji, i od konstytucji, i od tego wszystkiego, o czym mówiliśmy na początku. Co zrobić? Nie iść za fujarką szczurołapa, po prostu zachować wiedzieć, że te wartości nie są abstrakcją, że nie są tylko piękną książeczką, że nie są okazjonalnym jakimś odnośnikiem, ale są jedyną gwarancją naszego życia i naszej przyszłości. Że w momencie, kiedy wszystko jest poddane jakimś tam względom politycznym, nie mam nic przeciwko polityce, wszystko jest polityczne, ale takiej doraźności politycznej, taktyce, a nie właśnie strategii, no to nie wygramy z tym złym. To wszystko prawda, bo ta spirala się rozkręca, ale z drugiej strony te wartości demokratyczne tak już skulone teraz stoją pod tą ścianą, atakowane właściwie wszędzie, tą całą demagogią, tym uproszczeniem, tymi zielarzami, którzy mają świetne recepty na każdą okazję, że właściwie chyba, żeby się jeszcze jako tako obronić, to trzeba jednak wykorzystywać pewne mechanizmy tamtej strony, czyli nieustanny atak, który jest prowadzony w imię niby tamtejszych szczytnych celów, ale tak naprawdę wymierzony w demokrację. Ostatnie pytanie. Arek Szczurek i później burzliwe oklaski, dziękowanie, autografy i tak dalej. Arek Szczurek, również lotna wygada opozycji. Ja chciałem na początek jedną rzecz zaznaczyć, ja jestem właśnie, czy jestem w tej części lotnej, która podczas głosowania była za tym, żeby nie przestawać działalności, ponieważ niewiele się zmieniło. Po wyborach mamy PiS, który jest tak naprawdę wygrał wybory w sensie procentowym. Okopany jest wszędzie i nie wiemy, co będzie podczas wyborów prezydenckich. Więc mamy cały czas tutaj, jesteśmy na granicy. Ja do końca nie chcę tutaj zadawać pytania, raczej pozwolę sobie na pewną konkluzję, która mi się wydaje wynika z tej rozmowy tutaj. Tutaj czytamy nowe zadania dla organizacji prodemokratycznych. Mi się wydaje, że nie ma żadnych nowych. Po prostu każda z organizacji powinna działać tak, jak uważa, jak się czuje najlepiej, zachęcać innych, bo my cały czas jesteśmy na tej cienkiej linii. My naprawdę nie wiemy, kto w przyszłym roku wygra. I wcale nie musi to tak iść, że nam wszystko się uda, pogonimy Dudę i wszystko będzie pięknie i szczęśliwie. Mamy tutaj kwestię aborcji, tak? Ja tylko namawiam wszystkich, żeby nie wymagać za dużo od polityków. Oczywiście od nich należy wymagać,
Niemniej jednak ci politycy w tym okresie, który nazywa się tą postpolityką, tak, tak jest określenie, które jakby niejako mówi o tym, że no, politycy robią to, co ludzie chcą, albo to, co im się wydaje. Więc jeżeli będziemy zmieniać społeczeństwo, opinię ludzi, no to to jest ten klucz. Bo politycy się do tego dostosują. Ja jestem przekonany, że gdyby 60% ludzi było w Polsce za aborcją, nawet 60%, to PiS by też był, tak, nie, wydaje mi się, że nie. Przepraszam, źle powiedziałem, no 80%. Zgadzało się na te podstawowe prawa człowieka, jakim jest prawo do usunięcia ciąży. Tak uważam. No i wtedy PiS również by za tym głosował. Także to taka moja konkluzja już na koniec. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy Kaczyńskiego, dorocznej grupy opozycji. Proszę zaproponować. Bardzo dziękuję Państwu za pytania. Bardzo dziękuję panelistom.